Zima nadchodzi. Dosłownie zima nadchodzi, bo mamy już początek listopada. Dni coraz krótsze i zimniejsze. Trzeba się grubiej ubierać, a w powietrzu unosi się taka jesienna chandra. W przeciwieństwie jednak do ludzi z Westeros, nie musimy się obawiać zimy. Od kilka miesięcy będzie zimniej i znów wiosna. A o co w ogóle chodzi z tymi zimami w pieśni lodu i ognia? Po co im ten wielki lodowy mur i kto go zbudował? Tego i wiele więcej dowiecie się z dzisiejszej opowieści. Zapraszam. Zacznijmy może od omówienia pór roku w Grze o Tron, bo mimo, że na pierwszy rzut oka nazwami pokrywają się z naszymi porami roku, to różnice są dość wielkie i leżą głównie w lecie i zimie. Lata w Westeros potrafią być bardzo długie. Dla przykładu, długie lato podczas książkowej Gry o Tron trwało aż 10 lat. Oznaczało to o wiele dłuższe dni, lepszą pogodę i owocniejsze zbiory. Zima z kolei również potrafi trwać dość długo i dodatkowo jest o wiele mniej przyjemna niż u nas. Najgorzej sytuacja ma się wtedy na północy kontynentu, lecz opady śniegu sięgają nawet centralnego Westeros, a w skrajnych przypadkach również krain południowych. Uniemożliwia to normalną uprawę ziemi i rolnicy muszą wtedy hodować rośliny w szklarniach. Nie każdego też stać na taki luksus jak szklarnia i część ludzi zmuszona jest bazować na zebranych wcześniej zapasach, co często doprowadzało do głodu na szeroką skalę. Czytałem artykuł, który starał się wytłumaczyć to zjawisko za pomocą nauki. Takie zjawiska mogą być w teorii możliwe i wszystko zależne jest od położenia planety, na której znajduje się Westeros względem Słońca. Martin jednak przyznał, że prawdziwe wytłumaczenie długich zim w jego uniwersum nie ma swojego naukowego wytłumaczenia, bo jest ono o wiele bardziej fantastyczne. Dokładną odpowiedź dostaniemy zatem w jednej z jego następnych książek, jeśli zdąży je jeszcze kiedyś wydać. Wśród fanów pojawiają się różne teorie na ten temat. Wiele z nich zakłada, że dysproporcja pór roku związana jest także z innymi specyficznymi zjawiskami, takimi jak chociażby zagłada Walyrii, Krainy Cienia, czy pojawienie się smoków zgodnie z niektórymi legendami. O tym, że zimy stały się dłuższe i sroższe po wyginięciu smoków, mogliśmy już usłyszeć w samych książkach od Sir Arlana Spenitree. Naturalna harmonia świata jest zakłócona i dopóki nie zostanie przywrócona do normy, dziać się będą złe rzeczy. Fani zwracają też uwagę, że lato zazwyczaj zwiastuje czas pokoju, podczas gdy krwawe bitwy zdają się burzyć harmonię i zwiastują nadejście srogiej zimy. Być może dwa żywioły walczą ze sobą o kontrolę, a zima napędzana jest krwią i śmiercią. W fanowskich teoriach nie braknie również wzmianek o potężnej magii Nocnego Króla, która ma mieć wpływ na długość zimy. Wielki lodowy mur na północy Westeros ciągnie się blisko przez 500 km wzdłuż całego kontynentu i średnio sięga w górę na ponad 200 metrów. Jego wysokość waha się jednak w zależności od terenu, lecz za najwyższy znany nam punkt uznawany jest zamek Greyguard, gdzie mur ma blisko 300 metrów wysokości. Będąc już przy zamkach, wzdłuż całego muru jest ich 19 i w dawnych czasach wszystkie służyły jako posterunki nocnej straży, czyli w głównej mierze przestępców, którzy woleli udać się na przymusową dożywotnią służbę na murze, aniżeli ponieść konsekwencje swoich czynów. Powiedziałem, że w dawnych czasach 19 zamków służyło jako posterunki, bo w trakcie Pieśni Lodu i Ognia aktywne pozostały tylko 3 – Castle Black, Shadow Tower i wschodnia warownia przy morzu. Jak możecie się domyślać, mur widać już z oddali, i w zależności od pory dnia może się on wydawać podróżnym niebieski lub szary. Zbudowany jest z mieszanki lodu, kamienia i ziemi. Na górnym poziomie wysypany jest kamień, by zapobiegać poślizgnięciom się i ogólnie poprawić przyczepność. Zmieścić ma się tam jednocześnie 12 kawalerzystów.
Dodatkowo na górze rozmieszczone są liczne katapulty i trebusze. Część z nich miała zostać poddana naprawie, lecz nigdy to nie nastąpiło, ze względu na tragiczne warunki pogodowe. U swej podstawy mur jest znacznie szerszy i w kluczowych punktach, to jest w strażnicach nocnej straży, posiada wydrążone przejścia, prowadzące w dzikie krainy północy. Większość z przejść została już zawalona, by uniemożliwić przejście w niestrzeżonych rejonach. Atakujący z północy mają zatem ogromny problem ze sforsowaniem muru. Nie przeszkadza to jednak części dzikich ludzi wspinać się na mur przy pomocy specjalnego sprzętu. Są jednak wtedy podatni na wszelkie ataki ze strony strażników. Czas może przejść do tego, kto i w jakich okolicznościach stworzył ten mur. Aby się tego dowiedzieć, muszę zabrać was daleko w przeszłość, do czasów przybycia pierwszych ludzi. Maesterzy uważają, że pierwsi ludzie przybyli do Westeros około 12 tysięcy lat przed podbojem Aegona. Westeros było wówczas zamieszkiwane przez dzieci lasu. Te jednak chętnie zaprosiły ludzi do życia między sobą. Wraz z rozwojem swej cywilizacji, ludzie zaczęli budować coraz więcej miast i wiosek. Do tego potrzebny jest budulec, a niezaznajomieni z kulturą dzieci lasu ludzie ścinali również czar drzewa, porastające całe Westeros. Drzewa te były święte w kulturze dzieci lasu i ich wycinka była iskrą rozpoczynającą konflikt między tymi rasami. Dzieci lasu walczyły mężnie, wykorzystując nie tylko oręż wyprodukowany z kości, drewna i obsydianu, lecz także magię, pozwalającą im przejąć kontrolę nad dziką naturą i przez dziką, rozumiem tutaj lwy, niedźwiedzie, pumy i słonie. Ludzie byli jednak silniejsi i odziani w pancerze i bronie z brązu. Dosiadając swych koni udało im się przezwyciężyć wroga. Przegrywając, magowie dzieci lasu wezwali na pomoc żywioły, które zatopiły ramię Dorne, łączące Essos i Westeros drogą lądową. To jednak nie przerwało wojny i rozlewu krwi. Mimo że ofiary zauważalne były po obu stronach, to głównie populacja dzieci lasu gwałtownie ucierpiała. Koniec końców zwaśnione strony pogodziły się, podpisując pakt pozwalający im koegzystować. Na wyspie, gdzie zawarto pakt, dzieci lasu wyryły twarze na wszystkich drzewach, by ich bogowie byli świadkami tego wydarzenia. Dlatego też wyspa ta nosiła później miano Wyspy Twarzy. Z czasem ludzie porzucili przywiezione z Essos wyznania i przyjęli wiarę dzieci lasu. A te nauczyły ich chociażby posługiwania się krukami, by wysyłać wiadomości na duże dystanse. Około 8000 lat przed podbojem Aegona doszło do bardzo ciężkiej zimy, trwającej całe lata. Podczas niej stało się coś jeszcze dziwniejszego. W Westeros i prawdopodobnie w Essos również nastała długa noc, trwająca całe pokolenie. Pośród nocy pojawiły się demoniczne stworzenia o nieznanej nikomu naturze, zwane innymi. Martin porównywał te istoty do mitologicznej celtyckiej rasy Side, która z pozoru przypominała ludzi, lecz posiadała nadprzyrodzone zdolności. Inni walczyli przy pomocy lodowych mieczy i potrafili także wskrzeszać martwych, by jako zjawy kontynuowali swój bój. Kompletnie nieprzygotowani ludzie i dzieci lasu zmuszeni byli do odwrotu na południe Westeros. O finalnej porażce innych zadecydowało odkrycie, iż obsydian, zwany też smoczym szkłem, jest zdolny ich unicestwić. Według północnych legend enigmatyczna postać, nazywana ostatnim bohaterem, utworzyła wówczas nocną straż i wraz ze swymi kompanami przegnali innych w bitwie świtu do krain wiecznej zimy. Podania z Essos natomiast łączą postać ostatniego bohatera z równie tajemniczym Azorem Ahai, który podczas bitwy miał dzierżyć ognisty miecz. Inni mają powrócić, a gdy to się stanie, Azor Ahai narodzi się ponownie i raz jeszcze przegna noc. Nikt jednak nie widział innych od 8000 lat, to też wszystkie te informacje rozmyły się w czasie. Wracając do głównego tematu. By nie dopuścić do kolejnej niespodziewanej inwazji, pierwsi ludzie postanowili wybudować oddzielający ich od krain północy mur.
Jego inicjatorem i głównym architektem miał być Brandon Stark, znany także jako Brandon Budowniczy, będący później także założycielem rodu Starków. W tym wiekopomnym dziele pomagali mu nie tylko ludzie, ale też dzieci lasu i giganci. Cała konstrukcja rzekomo wsparta jest bardzo starymi i silnymi zaklęciami. Maesterzy sprzeczają się, czy mur powstał jeszcze za życia Brandona, czy też przypisywane mu są czyny kilku pokoleń. Przez 8000 lat te dane mogły ulec znacznym zmianom, więc nie możemy być tego w 100% pewni. Nocna straż osiadła na murze, przyrzekając strzec królestwa ludzi przed zagrożeniem. Nadchodzi noc i zaczyna się moja warta. Zakończy ją tylko śmierć. Nie wezmę sobie żony. Nie będę miał ziemi, ojca ani dzieci. Nie założę korony i zapomnę o zaszczytach. Będę żył i umrę na posterunku. Jestem mieczem w ciemności. Jestem strażnikiem na murach. Jestem ogniem, który odpędza zimno. Światłem, które przynosi świt. Rogiem, który budzi śpiących. Tarczą, która osłania krainę człowieka. Moje życie i mój honor należą teraz do nocnej straży. Na tę noc i na wszystkie pozostałe. Od tego momentu przestępcy z całego świata stawiani byli przed wyborem: stanąć przed sądem lub przywdziać czerń. To, że Martin garściami czerpie z historii Wielkiej Brytanii, nie jest żadną tajemnicą. Poza samą mapą Westeros, która jest zmodyfikowaną wersją Wysp Brytyjskich, Martin inspirował się także Wałem Hadriana. Cóż to takiego? Wał Hadriana powstał w latach 121-129 naszej ery. Jest to strażnicza konstrukcja stanowiąca umowną granicę między ówczesnym Imperium Rzymskim a dzikimi krajami północy. Umowna, bo przez wał można było normalnie podróżować, a stacjonujący tam wojskowi pobierali zapewne niemałe opłaty za przejazd. Wał służył też do spowolnienia ofensywy dzikich ludzi, jeśli do takowej dochodziło. Ciągnął się przez 117 km i na całej długości rozmieszczone były forty i wieże strażnicze. Wał nie był jednak tak spektakularny jak konstrukcja w świecie Martina, bo mierzył średnio 5 lub 6 metrów. Można też wnioskować, że Rzymianie stacjonujący na Wale Hadriana nie pochodzili stamtąd, a z różnych zakątków Europy. Podobnie jak członkowie Nocnej Straży, nie rodzili się na murze, a byli wysyłani do strzeżenia muru. Na ten moment ode mnie to wszystko. Jeżeli spodobał Ci się ten materiał, to zasubskrybuj kanał, daj łapkę w górę i zostaw komentarz. Pomoże to w tworzeniu dalszych materiałów. Jeżeli chcesz wspomóc dodatkowo nasz kanał i naszą pracę, możesz dołączyć do grona wspierających. Zostawiając suba i dzwoneczek, nie przegapisz też kolejnego materiału. A jeśli nie dane Ci było zobaczyć jeszcze poprzedniego filmu, to serdecznie zapraszam Cię do nadrobienia zaległości. I do usłyszenia w następnym odcinku.